Kasia. Paweł. Bardzo mi miło. Przejęliśmy Pawła. Macie, jedziemy nową Toyotą Camry, jedziemy. Jedziemy. Tak, panie Pawle? Jedziemy na inne... Mam wyciągnąć instrukcję obsługi, czy pan będzie mi mówił, co mamy robić? Co mamy robić, gaskamerę? O, i teraz przejechaliśmy kolegę. Pff. No, on jest duży. Benzynę mamy, no to spoko, mamy to 218 możemy. Koni pod maską, napęd hybrydowy oczywiście. Rozpędźmy się. Katapulta też jest w tym samochodzie? Nie, ale można zamontować. Z tyłu są regulowane fotele. O, i JBL radio jest. Jest radio JBL-a, nice. Jest nice. Regulacja kąta tylnych foteli, bo to mamy wersję najbogatszą z takim pakietem VIP. VIP Executive. To jest taka wersja? Tu mi wszystko pisze. Co to jest układ LDA? System czytania pasa ruchu. A lay assistance. Tak, dokładnie. Uwielbiam. Na autostradę to jest genialne. Bardzo przyjemne dla ślepaków na przykład w nocy. Też na, dokręca. No, bardzo ładnie. Co jeszcze ma? Bo to piękny wyświetlacz jest przepiękny. Mamy wyświetlacz, mamy tutaj w każdym, mamy w każdej hybrydzie pokazane jest, jak przebiegają te energie na przykład. Jak energie, a na, między nami? Nie, jest tak, między samochodami. Nie, w sensie mamy tak, zielone, czyli odzyskujemy energię z hamowania. Jak naciśniemy na gaz, na żółto będzie, że jedziemy tylko na silniku elektrycznym. Jak naciśniemy głębiej na gaz, dołoży się czerwone. A, że już jest benzyna. Na silniku benzynowym. Okay. Albo na obu. Także tak. No. Tu jest jeszcze coś. Nie, tu jest do ładowania. A, do ładowania tak, telefonu? Bezkablowe człowieku. Tak. Indukcyjna ładowarka. Tak, a, jest. Jejku, to jak w Lexie tą Holda, tak. I bardzo fajnie, i małe zużycie paliwa, bo w granicach 6-7 litrów. O, to jest ważne. Tak. Ale no to, po mieście z hybrydą, no to można naprawdę jeździć. To naprawdę. No to jest ale zabawa, na trasie nie? Też jest bardzo fajnie, nie? Bo przede wszystkim przy dużych prędkościach ten samochód jest dobrze wyciszony. Co jeszcze musimy wiedzieć o tym? Pełen panel sterowania, tu mamy wszystkie opcje, które mamy na wyświetlaczu, tu możemy sobie tym sterować, tu sterujemy sobie aktywnym tempomatem. Aktywny tempomat, proszę Państwa, czyli to jest tak, że włączam sobie tempomat, jak widzi jakąś przeszkodę, to sam naturalnie sobie hamuje, tak. Więc generalnie mogę siedzieć, palić papierosy, tu pić wódeczkę i proszę, a nie, no tego nie robiłem, tego nie zapomniałam. I ukleja, proszę bardzo, skręcamy, jesteśmy. Same ładne samochody tu stoją. Pana Pawła odstawiamy. Bardzo dziękujemy, bardzo panie Pawle, za wszystkie informacje.